Pierwsze lekcje w budynku przy ulicy Szkolnej odbyły się w 1963 roku. Placówka była pierwszą w powiecie szkołą pomnikiem tysiąclecia, wpisując się tym samym w program budowy szkół w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Od tego czasu minęło już pół wieku. Teraz zespół szkół publicznych nr 2 w Kościerzynie tworzą szkoła podstawowa nr 4, gimnazjum nr 2 oraz przedszkole samorządowe nr 7. Budynki i ich otoczenie, podobnie jak inne kościerskie szkoły, przeszły w ostatnich latach duże rewolucje. Atmosferę szkoły tworzą jednak przede wszystkim ludzie, kadra oraz uczniowie i ich rodzice, podkreśla dyrektor Gabriela Kreft. W tym roku mieliśmy duży wzrost ilości uczniów, którzy chcieli przyjść do naszej szkoły w stosunku do innych szkół. Zauważa się spadek. U nas uczniowie jakby przybywają, wzrasta ilość uczniów w naszej szkole. No, na pewno mamy wspaniałą kadrę pedagogiczną, mamy wspaniałych uczniów. Widać to było, jak przygotowywaliśmy 50-lecie szkoły, no byłam zachwycona ich postawą. Przybywających do szkoły gości witano jeszcze przed wejściem regionalnymi przysmakami z wiejskiej chaty. Główne uroczystości odbyły się na sali gimnastycznej, gdzie czas cofnął się do lat 60. Apel przybliżył zebranym historię szkoły, zaczynając od odczytania aktu erekcyjnego, który został wmurowany pod budowę w 1961 roku. O jubilatce powiedziano tego popołudnia wiele miłych i ciepłych słów, których wyrazem fizycznym była nagroda pomorskiego kuratora oświaty, którą otrzymała dyrektor Gabriela Kreft. Z tym, że szkoła jest wyjątkowa, zgadza się również Alicja Kirsztajn, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. Ta szkoła jest szkołą pełną radości, szkołą, która odnosi sukcesy w przedmiotach ścisłych i to sukcesy, które możemy już mierzyć taką skalą ponadmiejską, bo wyniki osiągane przez uczniów są dużo, dużo lepsze niż średnia krajowa i to jest na pewno duży sukces, bo przecież stawiamy na przedmioty ścisłe. A poza tym? Poza tym jest to szkoła z bardzo fajną atmosferą. Tak naprawdę na wszystkich spotkaniach mam okazję widzieć i pracowników dydaktycznych, i pracowników administracyjnych, pracowników gospodarczych. Wszyscy zasiadają do jednego stołu, potrafią ze sobą być, a to świadczy o tym, że atmosfera w tej szkole jest dobra. Na jubileuszu nie mogło zabraknąć absolwentów popularnej czwórki. Niektórzy, jak Patrycja Klasa, włączyli się w przygotowanie apelu. Występ na scenie dawnej szkoły okazuje się być dużym przeżyciem, zwłaszcza gdy do szkoły żywi się tak ciepłe uczucia. Gdybym mogła tylko wrócić, to chętnie bym wróciła. Jest to jedna w sumie najlepsza szkoła jak dla mnie, dotychczas do której chodziłam. Mi nauczyciele bardzo fajni, miła atmosfera, naprawdę. Jednak 9 lat to idzie się przywiązać do szkoły. Do grona absolwentów należy również starosta Piotr Lizakowski. Czas w czwórce spędzony w szkole podstawowej był wspaniały. Jeszcze kończyłem system ośmioklasowy, więc miałem przyjemność i zaszczyt chodzić tutaj przez 8 lat do szkoły, plus zerówka. Zawsze wspaniali nauczyciele, zawsze wspaniała obsługa, koledzy ze szkoły. Wspaniały czas takiej beztroski. Zacząłem się tak zastanawiać, przychodząc dzisiaj tutaj na 50-lecie, co ta szkoła dała. Ta szkoła dała podstawy gruntownego wykształcenia dla wielu, wielu osób. Ja właśnie jestem jedną z takich osób i wszystko, co mamy, wszystko, co umiemy, to albo się tego nauczyliśmy w domu, albo się tego nauczyliśmy w szkole, dlatego dzisiaj przyszedłem podziękować nauczycielom i całej społeczności szkoły. Czwórkę skończyła też dyrektor kościerskiego Aquacentrum Joanna Werochowska i jak przyznaje, nie mogło jej zabraknąć na tak ważnej uroczystości. Ja jeszcze chodziłam 8 lat do tej szkoły i to było tym bardziej miłe, że byliśmy jedną klasą, jedną grupą od początku do końca. Wiele z przyjaźni, które się wtedy zawiązały, trwają do dnia dzisiejszego. A wspomnienia na pewno są bardzo specyficzne, bo tutaj nauczyłam się wielu rzeczy, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie przedmiotowe, ale też dodatkowe, bo ta szkoła pozwoliła na rozwijanie wiele naprawdę różnych aspektów, nie tylko takich szkolnych. Występy na scenie to nie wszystko, co przygotowano dla jubileuszowych gości. Na szkolnych korytarzach stanęły wystawy dokumentujące 50-letnią historię placówki od początku jej istnienia po dzień dzisiejszy. Dzięki nim można było dowiedzieć się na przykład, jakie kółka zainteresowań istnieją w szkole. Jednym z nich jest kółko modelarskie, do którego należy Samanta Strankowska. Na tym kółku sklejamy różnego rodzaju modele, też poznajemy ich historię, dowiadujemy się o nich różnych rzeczy. I kółko jest bardzo ciekawe. Ja się zapisałam, dlatego że fascynuję się modelami. Bardzo mi się to podoba.
jest ciekawe. Można się też czegoś dowiedzieć o tych właśnie modelach, o samolotach, o statkach właśnie z wojny, pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej. Opiekunem koła jest Wiesław Piwowarczyk, nauczyciel historii, który podkreśla, że Czwórka to bardzo dobra szkoła, chociaż początki jej istnienia nie były łatwe. Początki nie były najłatwiejsze, bo tak jak używaliśmy określenia szczere pole, to jest dosłownie prawda. Wszystko zaczynało się od nowa, nie było drogi dojazdowej. Wiem, że woda tutaj dotarła dopiero po 4 latach od otwarcia szkoły i że były dość poważne kłopoty z instalacją elektryczną, którą tutaj nie do końca dobrze zmontowano, ale tak krok po kroku jakoś to się unowocześniało i do dzisiaj myślę, że jest to bardzo nowoczesna szkoła. Nasza redakcja składa Zespołowi Szkół Publicznych nr 2 najlepsze życzenia z okazji złotego jubileuszu, aby placówka wciąż się rozwijała i w świetnej formie doczekała kolejnych uroczystych rocznic.